Nowy czekasz? Nie, już stary czekasz. Czy znowu ma nowy filmik? No niemożliwe, żeby co 2 dni filmiki klikał. O Jezu, 30 minuty temu. To jest czat. Czadora, no to oglądamy, no to są. No czekasz, nie obejrzymy. No czekaj, tylko sobie wezmę. Okej, wezmę sobie czat i czat, no dobra, no to. Uwaga! Tytuł filmu Kutasiary z małej litery. Dobra, czas. No to zobaczymy. Boże, niech mi ktoś wpierdoli. Cisz, cisz. Też Łucja, ale my siebie rozumiemy, KC. Też kurwa. Nie ruchałam się od grudnia albo listopada i czuję, że powoli wchodzę na poziom kwarantanna, zdesperowania, co? Gdzie mogłabym kogokolwiek przelecieć. Moje marzenie to zdominowanie kogoś albo kurwa podeptanie po kimś butami z wysokim obcasem. Nie wiem czemu, ale jara mnie topa. Zdepcz mnie, proszę. You're my doorman. Jak dobrze pójdzie, to jutro będę się już euchać. Możecie mi gratulować. Gratulacje. Dziękuję. Brawo, siostro. Jestem dumna. Co jest? A czy widzicie tego ziomeczka? Ten ziomeczek? Jak oglądaj się Brooklyn Nine-Nine, to ten ziomeczek jest główną postacią. Bardzo fajny tego serial, polecam. Brooklyn Nine-Nine i to jest... On się nazywa John Parelta? Jakoś tak. To też jest super film, super serial. Na Netflixie jest. Ale bym chciała, żeby mną ktoś tak pierdolnął o ścianę jest. Co ci dadzą? Moja fantazja seksualna to wyżycie się i przelanie całej mojej nienawiści do życia na kogoś w łóżku. Uwielbiam, jak chłop mnie traktuje jak szmatę. Rób ze mnie szmatę, kurwo jebana. A później daje buzi w czółko. Rób! W łóżku napierdalanie, a później czułe buzi w czoło to najlepsze, co może być. Hej, pierdolnij mną o ścianę, a potem przytul. Proszę, kurwa, niech ktoś mnie wudycha, wyrucha. Renata! W ogóle uwielbiam, jak chłop potrafi być w chuj dominujący i słodki, kochany jednocześnie. A to same trzy osoby, ja najpierw cię wyrucham pod duszę, doprowadzę do łez, a potem przykryję kocykiem, dam ci buzi w czółko i rozpłaczę się razem z tobą, dlatego że jestem szczęśliwy. No płakałam cały czas, tak mnie. Ale ogólnie ta Agata ma takie wory pod oczami, ale ogólnie bez makijażu jest tak ładna. Mam straszną ochotę na taki Facebook z biciem buzi, ściskaniem jej, a potem na końcu buziak w czółko. Brakuje mi jakieś 3 cm do szpagatu, więc do niedzieli raczej go zrobię, to już oczami wyobraźni widzę uprawianie seksu w szpagacie, can't wait. Jak robię sobie palcówkę, to mnie boli i nie umiem czerpać z tego przyjemności, pomocy, obetnij paznokcie. Ktoś chce softa, kupiłam semiła bieliznę sexy na łyszu i nie mam komu fotki wysłać, wyślę tylko lasom, no może jakimś chłopom też zależy, papa. Wiecie co mnie wkurwia, że chłopy na Tinderze nagle są jak tak z chęcią, pójdę z tobą na kawę i milo spędzę czas, kiedy ja jestem tam dla seks. Czy wy te zwalicie konia o wiele częściej przez ta kwarantannę, bo ja czasami nawet z nudów na DJ-kę lecę. Ej, też tak macie, że czułybyście się bardziej komfortowo z jakimś dziadem, nie wiem którego byście tylko wyjebali i tyle, no bo jakiegoś z boka wyruchasz i tyle, możesz mu Anrej naszczać, wszystko zrobić, a z chłopem to nie wiem, dziwnie, w sumie mi nawet by było jakiś roleplay robić, chyba xddd. Szanowne panie, kiedy was tak słucham, jestem tylko człowiekiem, nachodzi mnie ochota jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły. Niektórzy z was. U mnie tu spermiarz. No i o to chodzi. Ruch. Mnie ten mem z tym, o nie, tu spermiarz, tak mnie to ma być. Ale to jest podobno niby mega stare, a ja dopiero się dowiedziałam. Dziękuję, Mateuszka C, za słowa wideo nieuczesanych. Patrz, o, uwaga, Mateuszka C. U mnie tu spermiarz. O nie, tu spermiarz. I o to chodzi. Dzięki za słowa. Ruchanie od tyłu. Update libido typu wysokie. Masz 15 lat. Nie gniewa się, skargę, że nic nie mam, sam wiem, ale te rozmowy zostawmy na... Nie będę tego komentować. To było takie... No mogę inaczej... Nie wiem, takie bym powiedziała. Troszkę było bardziej niesmaczne?